Poseł Ruchu Palikota Wincenty Elster otworzył biuro poselskie w Wałbrzychu. Jak zapowiada poseł z Wrocławia, w Wałbrzychu będzie bywał raz w tygodniu. To kolejny po Grzegorzu Napieralskim poseł z desantu. Nie najlepsze rozdanie ma ostatnio Ruch Palikota. Z ruchu odeszło już 6 posłów. Sondaże spadają, a partia jest w głębokim kryzysie. Z klubu odeszła m.in. posłanka Halina Szymistraczyńska, która miała w Wałbrzychu biuro poselskie. Ruch Palikota, wbrew wszystkim negatywnym, pojawiającym się często, zbyt często doniesieniom mediów, dalej działa, aktywnie dalej działa. I pomimo odejścia kilku posłów z ruchu, z klubu poselskiego Ruchu Palikota, w tym posłanki, która zdobyła mandat właśnie z okręgu wałbrzyskiego, pani posłanki Haliny Szymiec-Raczyńskiej, Ruch Palikota dalej stanowi trzecią siłę w parlamencie. Ruch Palikota jednak nie odpuszcza. Poseł Wincenty Elster otworzył swoje biuro w Wałbrzychu. Jak zapowiada, w pracy jego biura poselskiego największy nacisk położony zostanie na bezpośredni kontakt z mieszkańcami, samorządami i organizacjami społecznymi. Chciałbym we współpracy z lokalnymi strukturami budować tutaj zaplecze partii Ruchu Palikota i w przyszłości Europy Plus dla przyszłorocznych wyborów samorządowych w 2014, no oczywiście europejskich też, i w 2015 roku wyborów parlamentarnych. Wincenty Elster został wybrany w trzecim okręgu wyborczym, czyli Wrocław i okoliczne powiaty. Jednak jak zapewnia, zależy mu na Wałbrzychu. Szczególnie Wałbrzych i okolice Wałbrzycha mają olbrzymi potencjał, jeżeli rozwojowy. Tu naprawdę to miasto i wszystkie miasta okoliczne powinny być miastami pięknymi, miastami z niskim bezrobociem, miastami, gdzie z całej Polski i często z zagranicy przyjeżdżaliby turyści. Ale tu trzeba pewnej pomocy państwa również. Tu sama niewidzialna ręka rynku wszystkiego nie załatwi. I od tego jest właśnie ten, od tego są ugrupowania lewicowe, od tego jest Ruch Palikota. Poseł Elster jednak niewiele wie o Wałbrzychu i o problemach miasta. Tu muszę szczerze przyznać się i samokrytycznie, że w tej chwili nie znam jeszcze. Ten okres właśnie chcę wykorzystać, ten spokojniejszy politycznie, na bliższe zapoznanie się z problemami i Wałbrzycha, i tych wszystkich terenów, tak żeby móc, rozmawiając z państwem za miesiąc, za 3 miesiące, móc absolutnie kompetentnie wypowiadać się o tym, o czym dzisiaj się nie czuję na siłach wypowiadać, powiedzmy o drogach, gdzie jakie drogi należałoby poprawić, zbudować, mostach, inwestycjach i tak dalej. Tego wszystkiego przyznaję w tej chwili jeszcze nie wiem. Lekcje z przedmiotu Miasto Wałbrzych jeszcze nie odrobione, ale Elster zapowiada, że będzie się szybko uczył. To kolejny poseł z desantu po pośle ze Szczecina, Grzegorzu Napieralskim, który także otworzył swoje biuro w Wałbrzychu. Przyznam się, że nie wiedziałem, że poseł Grzegorz Napieralski ma tu biuro, bo to dość egzotyczne dla niego jest umiejscowienie. On poseł ze Szczecina, mający biuro w Szczecinie, mieszkający w Warszawie, w drugim krańcu Polski, w Wałbrzychu otwiera swoje biuro. No i dziwnego, że wówczas w takim usytuowaniu, gdzie biura rozciągnie odległość od jednego biura do drugiego wynosi 500 albo 600 kilometrów, on tutaj nie bywa, więc no nie oszukujmy się i chciałbym wszystkich pozbawić złudzeń. Grzegorz Napieralski jako poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie jest w stanie nic zrobić dla Wałbrzycha, nie jest w stanie tutaj bywać, nie jest w stanie mieć tutaj dyżurów poselskich i dalej pozostanie tak jak dotychczas posłem widmem. Elster nie oszczędza Napieralskiego SLD. Miejmy nadzieję, że będzie pojawiał się częściej w Wałbrzychu niż poseł Napieralski. W końcu do Wałbrzycha bliżej z Wrocławia niż ze Szczecina.